Sobotnie popołudnie w sali gimnazjum nr 2 Kryspol Września rozpoczął rozgrywki drugiej ligi mężczyzn. Nasz zespół został wzmocniony przez kilku nowych siatkarzy. Szczególnie cieszy powrót do klubu Marcina Iglewskiego, który przeciwko Orionowi Sulechów zagrał kapitalne spotkanie. Drużynę Kryspolu prowadzi trener Krzysztof Wójcik, były reprezentacyjny libero. Kibice mieli powody do zadowolenia, oto najładniejsza akcja tego spotkania. Byłeś bezapelacyjnie najlepszym siatkarzem tego meczu. Jak smakują powroty po latach? No, chciałem generalnie dobrze zagrać no, i wygrać przede wszystkim dla Wrześni, żeby, bo tutaj dawno nie wygrali za 3 punkty. No, fajnie jest wracać, no, jeszcze fajnie się dobrze gra, no, jestem zadowolony, no, co tu dużo powiedzieć. No. Jak będzie za tydzień? Się okaże za tydzień. Na tą chwilę no, skupiamy się na najbliższym przeciwniku, o którym nie znamy, nie wiemy nic. Wiem, że gra dwóch tam doświadczonych zawodników, Tomek Wieczorek i rozgrywający Hoffman. No a poza tym to jest raczej młody skład, więc no, myślę, że ciężko cokolwiek powiedzieć o tych zespołach, bo ja naprawdę ich nie znam. Gratuluję zwycięstwa. Wreszcie po tylu miesiącach piękny sukces 3-0. Co zadecydowało tak wysokim, przekonującym w zwycięstwie? Ja myślę, że przede wszystkim zagrywka. Konsekwentnie. Zobaczyliśmy, kto jak przyjmuje. Chcieliśmy wyeliminować 8. Udało nam się to. No myślę, że zagrywka i przede wszystkim wola walki, zaangażowanie. Wiadomo, jak to pierwszy mecz. No, cieszę zwycięstwo 3-0. Oby tak dalej. Ja myślę, że na pewno niektórzy byli stremowani. Pierwszy raz graliśmy w tym zestawieniu. Jest dużo nowych twarzy. No ale spełnili moje oczekiwania. Ciężko trenowali. Dziękuję im za to. W skali od 1 do 10, jaką ocenę pan wystawił zespołowi? Dużo jeszcze było braków, myślę, że 7. A w meczu za tydzień, w sobotę, jak będzie wyglądał ten mecz? Czy ma pan rozeznanie co do siły przeciwnika? No nie mamy, no generalnie mamy tylko nagrane Kalisz i Zieloną Górę, dzięki Sławkowi. Aczkolwiek tam Zielona Góra bardzo słabo grała, także ciężko ich było rozpisać. Wiemy wszystko o Kaliszu. Ja myślę, że ta pierwsza runda będzie taka decydująca, że będziemy sobie rozpisali przeciwnika, aczkolwiek będziemy chcieli ugrać wszystko to, co jest możliwe. Dziękuję.